W pierwszej części programu rozmawialiśmy o tym, jakie zdjęcia możemy publikować w mediach społecznościowych, kto i co może się na nich znaleźć, a czego robić nam nie wolno, by nie naruszać praw innych osób. Dowiedzieliśmy się m.in., czym jest prawo panoramy i dlaczego z publikacją niektórych zdjęć zrobionych za granicą musimy poczekać do powrotu do Polski. Wiemy już, kiedy można fotografować znane osobistości. Czas zatem zapytać, co ze zdjęciami znanych osób, które znaleźliśmy w internecie? Czy my mamy prawo, a tak dzieje się bardzo często, przywłaszczyć sobie takie zdjęcie? Można nawet nie tyle przywłaszczyć, co po prostu opublikować je na swoim profilu. Jak już powiedzieliśmy, mówimy tutaj o osobach publicznych, czyli wizerunek teoretycznie powinien być w jakiś sposób dostępny. Czy jednak taka praktyka jest rzeczywiście? poprawna? Tutaj jednak wracamy z powrotem do kwestii praw autorskich. Jeżeli to nie my wykonaliśmy to zdjęcie, no to nie przysługują nam prawa autorskie do, do, takiego, do takiego utrwalenia wizerunku. W związku z czym musielibyśmy zapytać fotografa, który, który zdjęcie utrwalił. A zatem wracamy tak naprawdę do tego, że nieważne, czy będzie to pszczoła siedząca na liściu, czy będzie to znany piosenkarz, znany polityk lub znany sportowiec, tak czy inaczej, należy mieć zgodę w tym momencie yy, samego fotografa, bo pszczoła nas nie pozwie. Piosenkarz też nie za bardzo może, jeżeli jest to jego zdjęcie zrobione na scenie, ale autor zdjęcia już tak. Tak, jak najbardziej. A co w takim razie z użyciem okładek płyt? Yy płyt DVD, książek, jeśli na przykład chcemy pochwalić się tym, co ostatnio widzieliśmy, co przeczytaliśmy lub czego posłuchaliśmy i wrzucamy automatycznie taką okładkę na nasz profil. Okładka w, typowym, typowym, w typowej sytuacji również będzie stanowiła utwór w rozumieniu prawa autorskiego, bo zwykle jest rezultatem jakiejś działalności twórczej. Dlatego również w tym przypadku no, musielibyśmy zastanowić się, czy możemy powołać się na, na dozwolony, dozwolony użytek, na przykład prawo cytatu. Prawo cytatu o właśnie. Tak? E, a jeżeli nie, no to, to oczywiście znowu wracamy do konieczności uzyskania zgody, e, zgody twórcy albo osoby, na którą przeniósł on prawa autorskie. E, prawo cytatu. E, Owszem, pozwala nam wykorzystywać drobne utwory w całości albo fragmenty jakichś większych utworów bez zgody twórcy, natomiast stawia pewne warunki. To wykorzystanie musi po pierwsze mieć miejsce w czymś, co samo w sobie jest utworem. Czyli jeżeli na przykład piszemy recenzję jakiejś płyty, no to przyjmuje się, że, że w takiej recenzji możemy zamieścić jakiś cytat na przykład z tekstu albo właśnie okładkę. I po drugie, ten, to wykorzystanie musi być uzasadnione przez ten cel, który nam przyświeca. Ten cel może wynikać właśnie z potrzeby jakiejś krytycznej analizy, jakiejś recenzji, jakiegoś... Z potrzeb gatunku twórczości. I wtedy możemy jak najbardziej wykorzystać bez zgody twórcy i bez płacenia mu czegokolwiek. No właśnie, tak jak mówiłem, drobny utwór w całości albo fragment większego utworu. A tak sobie myślę przy tym, co właściwie będzie uznane za recenzję, bo jedna osoba napisze bardzo wnikliwą recenzję na kilka, co najmniej kilka akapitów, inna napisze trzy zdania, wyrażając swój podziw i zachwyt, lub wręcz przeciwnie, i. No właśnie, jedno można uznać za recenzję, drugie być może, no, ktoś jest mniej utalentowany, ma mniejsze zdolności, jeżeli chodzi o pisanie recenzji, ale też wyraził swoją opinię dotyczącą danego dzieła, które może być książką, płytą lub filmem. Co wtedy? Tak, nie, nie wystarczy wyrażenie opinii, musi być jeszcze spełniony, spełniony ten warunek, że to, co my piszemy samo w sobie jest utworem, a zatem stanowi przedmiot działalności twórczej. To ten, ten warunek jest dziś postawiony dość nisko przez orzecznictwo, ale wydaje się, że gdy ktoś napisze, po prostu świetna płyta, polecam, to, to jest zdecydowanie za mało, bo, ponieważ nie jest to nic oryginalnego. Tak? Ale jeżeli jest to świetna hmm. płyta, polecam ją, szczególnie utwór numer cztery, w którym wykorzystano gitarę w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie słyszałem wcześniej tego i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy sobie, że będą to cztery zdania, one na pewno nie nadawałyby się do później do przedruków w prasie fachowej, ale mimo wszystko ktoś się starał. No nie ma aż takich zdolności. Dla niego jest to recenzja. W, tak, w takiej sytuacji myślę, że już yy, no, gdyby było statystycznie nie, mało prawdopodobne, że ktoś inny by napisał dokładnie to samo, to możemy już mówić o, o utworze i, i w ten sposób legalizować użycie na przykład tej okładki. Czyli w jakiś sposób, tak jak w większości przypadków, będzie to jednak kwestia interpretacji. Tak, no Prawo w ogóle, a prawo autorskie już w szczególności y, jest taką dziedziną, w której ta interpretacja jest bardzo, bardzo istotna. No, w zasadzie głównie na interpretacji tekstu jako prawnicy bazujemy, a prawo autorskie bardzo często posługuje się takimi y, pojęciami, które są albo nieostre, albo pochodzą z nauk humanistycznych, y, no, w, związku z, w związku z czym y, jest dosyć duża, duże pole do tego, by prawnicy kłócili się o każde słówko w przepisie. Ja teraz chciałbym dopytać o pewien być może mit. I właśnie to chciałbym wyjaśnić, że prawo do cytatu pozwala nam na użycie do 20 lub 30 sekund danego dzieła. Czy to będzie piosenka, czy to będzie film, po to, żeby yy, właśnie pokazać coś, co będzie przykładem na to, co opisujemy w swojej recenzji. Czy to prawda, czy to mit? Jest to zdecydowanie mit. Yy, prawo. Nie definiuje w, w sposób taki. nie wiem e, bardzo precyzyjny, e, odwołując się do, nie wiem, iluś taktów, iluś sekund, iluś słów, e, ile można w cytacie e, zapożyczyć z cudzego utworu. E, Znowu mamy tutaj bardzo właśnie taką nieostrą, e, klauzulę generalną, która mówi, że po prostu ten cytat musi być uzasadniony celami tego cytatu. Tak, więc jeżeli e, jest nam potrzebne trochę więcej, e, żeby na przykład rzetelnie coś wyjaśnić, tak? albo, albo pokazać e, czytelnikom naszej recenzji, e, na przykład jakiegoś bardzo dobrego fragmentu tekstu na przykład, tak? e, lub, muzyki. lub muzyki, tak. To, to oczywiście możemy to zrobić. Jest coś, co ochroni nas chyba w każdym z omówionych przez nas do tej pory przypadków. To jest taki stańczyk internetowy, prawo parodii, memy internetowe. To zmienia zupełnie zasady gry. Tak. Prawo, prawo parodii, czy szerzej e, również obejmujące pastisz czy karykaturę, e, to jest e, również jeden z przypadków dozwolonego użytku. E, dotychczas często on był wywodzony z prawa cytatu, teraz pojawił się jako, jako odrębny przepis w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I w odróżnieniu od, od prawa cytatu nie wymaga on, by. E, by sama to, ta parodia stanowiła odrębny utwór. E, dlatego w przypadku memów e, zwykle będzie można się e, powołać właśnie na, na to, że parodiujemy jakieś, e, jakieś zjawisko, albo sam ten utwór, e, albo wykorzystujemy utwór w celu karykatury jakiegoś, e, jakiejś osoby. I tutaj eee, zdjęcie, tak. screenshot nieważne. Wystarczy nieważne. tylko dopisać jakiś zabawny, nieobraźliwy, to ważne, tekst, i już jesteśmy w jakiś sposób chronieni. Tak, oczywiście, jeśli chodzi o teksty obraźliwe, no to, to, to możemy być w takim wypadku chronieni przed naru zarzutem naruszenia prawa autorskiego, ale, ale pojawia się z kolei problem naruszenia dóbr osobistych, czyli czci, na przykład osoby, która została uwieczniona na takim memie. Podchodźmy zatem z szacunkiem, niezależnie od tego, czy jest to fragment przyrody, czy też znana postać. Tak, oczywiście. Możemy nawet nagrać piosenkę artysty ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, międzynarodowej gwiazdy, z polskim tekstem, który jest w jakiś sposób zabawny i to też ujdzie nam na sucho. Jeśli mieścimy się w granicach, no właśnie, Praw parodii, tak? No to, to, to jak najbardziej tak. Zdrowego rozsądku oraz kultury osobistej. Tam Oczywiście. Można by to tak. podsumować. Czy gdybyśmy chcieli umieścić yy, przykładowo na YouTubie film z imprezy rodzinnej, gdzie w tle będzie słychać bardzo znaną piosenkę, czy tutaj naruszamy prawo wykonawcy tej piosenki? Tutaj wchodzi w grę kolejny przypadek dozwolonego użytku, tak zwane incydentalne wykorzystanie utworu, w sytuacji, kiedy przez przypadek e, umieszczamy fragment jakiegoś utworu e, w zupełnie innym materiale, no, na przykład właśnie w takim filmiku z imprezy rodzinnej, e, no to też nie naruszamy, nie, nie naruszamy praw autorskich, ale jeżeli na przykład wrzucimy. E, nie wiem, teledysk, yy, który na YouTubie na przykład nie był dostępny, tak? My chcemy go wrzucić, no tutaj już pojawia się pewien problem. Nie mamy praw do materiału, tak. nie mamy do muzyki, do mhm. zdjęć. Dokładnie. I do wizerunku samego artysty to też. Tak, to przy oczywiście okazji. jeszcze w, dochodzą tak zwane prawa pokrewne, które przysługują artyście wykonawcy, tak, przysługują producentowi e, tej warstwy muzycznej, producji. Tak, Dokładnie tak. I mamy już całą kolejkę chętnych do tego, żeby czerpać z tego zyski. Zresztą należne im. To mhm. też trzeba tutaj jednak podkreślić. Panie Piotrze, ja tak wyobraziłem sobie teraz naszego widza, który słucha naszej rozmowy i myśli sobie: No dobrze, nie będę wrzucał do sieci filmów w całości czy we fragmentach, ale tak do końca nie wie właściwie, co on może wrzucić na tego swojego Facebooka czy na swoje konto na Instagramie. Czy tylko zdjęcia, które sam zrobił, czy też nie. Tak w praktyce, gdybyśmy mieli podsumować to wszystko i doradzić a w tej chwili, co można, a na co lepiej uważać. Gdzie są tak. te wyraźne granice, których nie, nie wolno nam już przekraczać, a gdzie jest właśnie ta taka strefa, do której jeszcze wejść możemy, ale nie powinniśmy jednak korzystać z niej zbyt swobodnie? Za każdym razem, kiedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś utworem czy to muzycznym, czy filmowym, czy, czy jakimś tekstem literackim, którego nie stworzyliśmy sami. A których chcielibyśmy umieścić w internecie w formie nieprzetworzonej, no to y, musimy się dwa razy zastanowić, ponieważ to y, no, praktycznie na 100% będzie naruszenie, naruszeniem czyichś praw autorskich, czasem również praw pokrewnych, y, czasem tego prawa do wizerunku. Tak? Y, y, I dlatego, y, dlatego to nazwałbym takim właśnie y, nieprzekracza taką nieprzekraczalną granicą. W sytuacji, kiedy używamy czyjegoś utworu, żeby stworzyć coś swojego, czy to będzie ten mem, czy jakaś parodia, e, czy wykorzystujemy jakiś fragment cudzego utworu e, jako cytat, e, no tutaj e, pewnie musim, musimy się zastanowić, aczkolwiek mamy przepisy e, legalizujące ten typ używania e, cudzych utworów bez zgody twórcy. E, dlatego typowo e, powiedziałbym, że. To będą, to będą sytuacje, kiedy prawo pozwala na, na taką eksploatację. No i oczywiście zawsze, kiedy sami coś stworzyliśmy e, i zakładając, że no właśnie nie wykorzystuje to w żaden sposób e, cudzej twórczości, a tutaj musimy pamiętać, że ta twórczość to, to nie tylko właśnie zdjęcia, filmy, muzyka, no ale też na przykład architektura. Iluminacja. E, dokładnie, iluminacja. No, to, to jeżeli mamy coś, co w 100% zostało stworzone przez nas bez wykorzystania cudzej twórczości, to oczywiście zawsze możemy to umieścić. No, przyjmując oczywiście, że nie, nie narusza to też żadnych innych przepisów prawa karnego, nie wiem, nie, nie stanowi naruszenia czyichś dóbr osobistych itd. itd. Ja myślę, że na koniec w takim razie pozostaje nam tylko powiedzieć bezpośrednio naszym widzom. Pamiętajcie, drodzy Państwo, o tym, że zawsze kiedy umieszczacie w internecie coś, co nie jest waszego autorstwa, być może sami nie chcielibyście, aby wasze zdjęcia lub filmy lub coś, co napisaliście, było wykorzystywane bez waszej wiedzy i zgody przez inne osoby. Postępujcie zatem zgodnie z własnym sumieniem, tak aby nie krzywdzić innych i nie narażać ich na straty intelektualne czy też finansowe, prawda Panie Piotrze? Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję Panu za dzisiejsze spotkanie, za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Do zobaczenia.